Witajcie. Pamiętajcie, aby ocenić ten film. Jeśli jesteś nowy, to koniecznie zasubskrybuj kanał oraz zaznacz dzwoneczek. Zapraszam Cię na mojego Instagrama pafi.youtube oraz na mojego TikToka, którego niedawno założyłem. Zapraszam do oglądania. Użytkowniczka TikToka Urmam Sandis, swoją drogą ciekawy nick, twierdzi, że niczego się nie boi, ale kiedy wujek wysłał jej nagranie z jego mieszkania, była w szoku. Rodzina twierdzi, że często doświadczają zjawisk paranormalnych. W sumie przez 4 lata, odkąd tylko się wprowadzili do tego mieszkania. Ale mówią, że nigdy czegoś takiego nie udało im się nagrać. To, co najbardziej przeraża rodzinę, to to, że postać wydaje się mieć długie pazury zamiast dłoni, a to się zgadza z poprzednimi wydarzeniami. Często, gdy mężczyzna się budził, miał podrapane plecy i nie wiedział, skąd to ma. Gdy tylko zobaczył to nagranie, opuścił mieszkanie. Jak myślisz, co to może być? Daj znać w komentarzu. Ta użytkowniczka TikToka udostępniła dziwny film. Wyjaśnia, że film został nagrany przez kamerę bezpieczeństwa późną nocą w budynku, który ma 50 lat. Pewnej nocy uruchamia się alarm w budynku. Kierownik biura więc idzie sprawdzić nagrania i zauważa coś naprawdę przerażającego. It looks like she's floating, Bob. Oh God, that gives me the creeps. Yep. Biała postać wydaje się unosić w powietrzu. Pracownicy, którzy zobaczyli materiał filmowy, są przekonani, że jest to duch jednego z pracowników, który niedawno zmarł. Kobieta jest zdumiona, ponieważ zna pracowników. Są starsi i raczej nie zażartowaliby sobie w ten sposób. Dlatego całość jest tak autentyczna. Jak myślisz, czy nagranie jest prawdziwe? Daj znać w komentarzu. Miejsce odkrywcy Matty Andy z kanału Finders History zwiedzają opuszczony dwór w Anglii, który ma bardzo mroczną historię. Ten dom został zbudowany ponad 150 lat temu przez Nicholasa Darkwortha, który zmarł w tym domu w 1889 roku. W 1940 dwór służył jako dom dla samotnych matek, później jako dom opieki dla starszych i niepełnosprawnych. Jednak w 2014 roku zaczęły się pojawiać doniesienia o wykorzystywaniu i o strasznych warunkach do życia. Jednak jest coś jeszcze bardziej mrocznego. Jest co najmniej 10 niezgłoszonych zgonów pacjentów. Dom opieki został zamknięty w 2015 roku z oczywistych powodów. Wielu twierdzi, że dom przez to wszystko jest nawiedzony. Andy i Matt z pewnością nie są owcami duchów i nie wierzą w zjawiska paranormalne. To tylko przyjaciele, którzy lubią sobie zwiedzać opuszczone miejsca, takie jak ten dwór. I nawet bardzo często sobie żartują. Alright, so you just come in to a sort of where they keep files and diaries and one thing another. He didn't look suitable to enter the building on account of him having a wild expression in his eyes. Jesus Christ. How can... Psychopath coming in. No, but who can judge whether somebody should be allowed in because they've got a wild look in their eyes? Never let me in, would they? This building is amazing, actually. I really want to go scrambling around on that roof. I don't know whether I'm just currently too fat. F***ing hell! Jesus Christ! Red. Oh my God, my heart. This is like the entranceway. Not that we can f***ing see it because our Andy's bonds. Mimo że starają się, aby było zabawnie, gdy wchodzą na górę, Matt widzi coś naprawdę mrożącego krew w żyłach. I nagle nie jest już tak śmiesznie. Right, just heading up. Is this the second or third floor we're going up to? It's because we went down to the basement, it's thrown me. Totally thrown me. That paper's, they're thick, aren't they? Wallpaper in here is like good quality wallpaper. Yeah, I will say that. Yeah. So, but yeah, you can see it goes up again. Hey, wait up.
Hello? Somebody up there. Hello? I feel like there's somebody down there as well. Right, I'm going up. Right, I've gone cold. Did you hear that? Oh, it might have been. I've gone cold because I saw somebody stood there. I saw a leg. Hello? You just fart. But they went that way, and there's no way you can go. Weird. I'm gonna have to look back at the footage. Gdy Matt filmuje schody, zauważa jakąś postać. Ktoś lub coś wydaje się ich obserwować. Matt i Andy udają się na górę, aby to sprawdzić, ale nie mogą znaleźć nikogo ani niczego, co mogłoby to wyjaśnić. Co najdziwniejsze, postać poszła w prawo, a tutaj nie ma nic, za czym mogłaby się schować. Tak więc postać znika. Wydaje się, że po prostu rozpłynęła się w powietrzu. But they went that way, and there's no way you can go. Więc czy to możliwe, że schwytali ducha Nicholasa Duckworth'a? A może to jakiś pacjent, który wciąż wędruje po pustych korytarzach? Dajcie znać w komentarzu. Jeszcze raz przypominam wam o moim Instagramie. Dzięki za uwagę i trzymajcie się. Cześć.